Moi kochani, jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że z Bożą pomocą jestem między wami. Otwórzmy jeszcze raz ten tekst z Ewangelii Świętego Mateusza. To, co powiedział Pan Jezus. Odpowiedział pewnemu zakonnikowi, Saduceuszowi. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z czego jeszcze? Z całej duszy swojej, z czego jeszcze? Z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Inny ewangelista kończy to i z całej siły swojej. Pytam się, czy jest to możliwe, żebyśmy grzeszni ludzie od urodzenia, bo każdy po upadku Adama jaki się rodzi? Grzeszny się rodzi. I ja tak samo. Czy jest możliwe, aby grzeszni ludzie od samego urodzenia, z grzeszną naturą w sobie, mogli tak miłować Pana Boga z całego serca, z całej siły, z całej myśli? Można czy nie można? Jak myślicie? Można, tak jest. Gdyby to było niemożliwe, to sam Pan Jezus, Bóg Święty, Zbawiciel, nie powiedziałby tego, prawda? Tak, można. Więc, żeby tak Pana Jezusa miłować z całego serca, z całej siły, z całej myśli swojej, to znaczy, że człowiek taki może żyć bez grzeszenia. Tak. Będąc grzesznym, może żyć bez grzeszenia. Tak. Bo nikt z nas nie musi kim być. Nikt nie musi być złodziejem. Kim jeszcze? Bandytą? Cudzołożnikiem? Bałwochwalcą i tym podobne jeszcze, prawda? Każdy może zachowywać ile przykazań Bożych? 10, tak, nie 9. Bo ja rozmawiam z różnymi ludźmi w Polsce i w Czechach, którzy mówią, no 9 tak, ale tą sobotę to już nie. I ja mówię, nie proszę Pana. Jak powiedział Pan Jezus? Dalej tu pisze, że w tych dwóch przykazaniach miłość do Boga i do bliźniego, co się mieści w nich? Cały zakon, całe 10, tak? I ja mówię im, a apostoł Jakub pisze, gdybyś zachował wszystkie przykazania, a jednego nie, to co wtedy? Jesteś winien ilu przykazań? Wszystkich, tak. Wiecie co? Na cmentarzu podchodzą do mnie różni ludzie. Ludzie z organizacji świadków. To powiem oficjalnie, bo oni tak się nazywają. I mówią, czy można z Panem porozmawiać? No można, czemu nie? I mówimy o przykazaniach Bożych. I mówimy o czwartym przykazaniu w sobocie. A oni mówią, o to już nie. Ja mówię, no to jak to może być? Albo 9, albo 10, albo nic, tak? No jak tak może być? Albo 10, albo nic. I pytam się tej pani, proszę pani, jeździ pani autem? No jeździ. I zachowuje pani, po czesku się mówi, wszystkie znaczki cestowne, czyli znaki drogowe. Ona mówi, tak. A jeśli pani jednego znaku nie zachowa i policjant panią spotka i chce pani mandat zapisać, a pani powie mu, no panie policjancie, tamte znaki wszystkie zachowałam, tylko jednego nie. To puści panu, czy mandat pani da? No da mandat. Dlaczego? Bo jest pani w tej chwili przestępcą czego? Kodeksu jakiego? Drogowego. Obojętnie ile pani wcześniej zachowała, jest pani w tej chwili przestępcą, tak? I ja mówię, i Pan Bóg dokładniejszy jest jeszcze od policji, prawda? Tak. Wszystkie przykazania to wszystkie 10. Ona mówi, to się nie da. No jak to się nie da? Da się. Tylko trzeba co? Pragnąć tego i co dalej? I modlić się o to. A Pan Bóg da siłę do tego, tak? Moi kochani, powiem wam takie doświadczenie jedno. Kiedyś pracowałem w Gdańsku. Gdańsk, Wrzeszcz, bo kiedyś mieszkałem w Gdyni. To były lata 70., 76. rok. Jako kamieniarz. No i przychodzę do jednej firmy kamieniarskiej, wyrób nagrobków. I pokazuję mu dyplom mistrzowski, pokazuję szefowi tej firmie.
tej firmy i on mówi, o panie, takich szukamy, potrzebny nam pan tu będzie. A ja mówię, panie kierowniku, dziękuję za uznanie, ale muszę panu coś powiedzieć. Jestem wyznawcą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Święcę sobotę zgodnie z Bożą wolą jako dzień siódmy według czwartego przykazania Bożego. I cytuję mu z jego sekretarką to przykazanie czwarte na pamięć. Oni słyszeli może pierwszy raz w życiu, nie wiem. I ja mówię, jeśli pan zechce, żebym ja u pana pracował, to prosiłbym pana o wolną sobotę. Bo ja chcę być wierny Panu Bogu na śmierć i życie. Tak? O to niech pan już jutro pracuje. Ja mówię, tak, no to bardzo dobrze. Ale jeszcze panu chciałem coś jeszcze powiedzieć do tego. Proszę bardzo. Ja mówię, panie kierowniku, nie piję alkoholu ani kapeczki. Tak się w Czechach mówi, ani kapeczki. Tutaj ani kropelki chyba, prawda? Nie palę papierosów, nie przeklinam, nie kradnę. Jestem koleżeński. Panie, niech pan już pracuje dzisiaj. Bo tu sami pijacy są. No i dobrze. I przychodzę jutro do roboty. Przyniosłem kombinezon, narzędzia moje, prawda? No i co mi dali? Dali mi do szlifowania taką nakrywę wielką na pomnik, 2 na 100, może więcej, prawda? No wiecie, bo na papierze, na dyplomie ładnie piszę, prawda? Że jestem dyplomowany mistrz kamieniarski z takim stażem. Dobrze, no ale chcieli mnie tak spróbować. Dobrze. No i ja po mistrzowsku tą płytę wyszlifowałem za 20 minut. A oni 4 godziny ją szlifowali. Tak. Nie chcę rozciągać, jak to było, prawda? Potem mnie dali do polerowania granitów. Płyt granitowych. Też to zrobiłem. I potem mnie dali do kucia liter. Próbowali mnie, prawda? No i tam się coś zaczęło dziać złego. Nie ze mną. I ja kuję litery na takim stole specjalnym. Obok mnie kolega też to samo robi. I nagle on wziął siekierę, bo to była zima, tam był piecyk, paliło się. Tu mnie chwycił za kombinezon. Miałem takie czarne włosy, teraz mam takie bialutkie, prawda? I tą siekierą tak macha i mówię, zabiję cię ty Żydzie. Ja mówię, Władek, ja nie jestem Żydem, ja jestem Polakiem. Ale sobotę święcisz. Ja myślałem, że on żartuje, wiecie. On był taki wysoki, taki dobrze zbudowany. Ja patrzę, taki wściekły, taki czerwony. Mówi, zabiję ciebie, nie będzie mi tu. I co byście w tej chwili robili? Chcecie miłować Pana Jezusa z całego serca, z całej siły, z całej duszy, z całej myśli swojej. I co byście robili? Co Piotr zrobił w takiej sytuacji? Zaparł się Chrystusa. Ile razy? Pamiętamy ile razy, prawda? I wiecie co? Ja zacząłem w myślach się modlić, to były sekundy. Panie Boże, proszę Cię, jak to jest Twoją wolą, żeby on mnie zabił, może dla jego nawrócenia się, to niech tak będzie. Kto się tak zgodził z tym? Święty Szczepan, prawda? Kto się nawrócił po śmierci Szczepana? Zanim był Pawłem, był najpierw Saulem z Tarsu, największy prześladowca chrześcijan, prawda? Tak, w swoim czasie. Zaczął przemyślać. Ja to samo pomyślałem sobie. Panie Boże, jak on się nawróci dzięki mojej śmierci, to niech tak będzie. Ja będę zbawiony, bo oddałem życie w jakim czasie? W czasie wierności Tobie w 100%. Tak jak Szczepan. A jeśli, Panie Boże, będzie Twoją wolą, żebym ja żył, to wiecie, co mu powiedziałem? To ja wierzę w to, że ta siekiera Ci stanie w miejscu. Bo Duch Święty mi przypomniał, wiecie kogo? Sedracha i Mesacha i Abednego. I ja mu to powiedziałem. Co? I on mówi do mnie, ty wariacie, mówi. Mi siekiera w miejscu stanie, to niemożliwe. I tak mnie
poczepał za kombinezon, jak takiego zająca, prawda? I tak machnął mi raz po tych włosach, dwa, i mówi trzeci raz i ciebie nie ma. I tak się zamachnął, a w tej chwili otwierają się drzwi od tej hali, wpada brygadzista. Chwyta go za rękę, mówi: Władek, ty wariacie, co ty robisz? Chcę tego Żyda zabić, to nie Żyd, to Polak, ale sobotę święci, ja go chcę zabić. Tak powiedział. I wiecie co? Ja się patrzę, a ta siekiera raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. I co byście robili wtedy? Panie Boże, Ty kieruj dalej wszystkim. Ja chcę dla Ciebie żyć. Ty kieruj dalej. To jak Szczepan powiedział. Kogo Szczepan widział tuż, tuż przed ukamionowaniem go? Chrystusa. Gdzie? Na niebie. Tak. I co powiedział Szczepan jeszcze wtedy? Panie Boże, przebacz im to wszystko. Tak, tak. I od tej pory Saul Starsu zaczął przemyślać, to niemożliwe, żeby to był heretyk. Tak. A wcześniej, jak był Szczepan sądzony przez Sanhedryn, 70 starszych, prawda, w Izraelu, to co oni zobaczyli na Szczepanie? Ci sędziowie. Oblicze jako anielskie oblicze. Tak. I siostra White to pisze, prorokini Boża, że będziemy takie oblicze mieli, kochani moi. Tak. I raz pewna pani w Chawierzowie to było, wysiadamy z autobusu i ona wysiadła na końcu za mną, podchodzi do mnie i mówi: proszę pana, kim pan jest? Tam się mówi: proszę was, kim weste, kim pan jest? A ja mówię: no jestem kamieniarzem. A wie pan co? Ja widziałam na pana obliczu jasność. Tak. A ja mówię, no wie pani co? Bo ja siedząc w tym autobusie czytałem Słowo Boże. Aha, to chyba, że tak. Tak? I potem powiedziałam: ja będę się modlił za panią. Dałem jej ulotki nasze, to co tu pokazywałam, książki jej dałem. I modlę się za nią dalej. Tak. Można być Bogu wierny, kiedy nam śmieć oczy zagląda, czy nie można? Można. Za każdym razem można. I moi mili, i co było dalej? I odciągli go, tego co mnie chciał zabić, na bok. Podchodzi do mnie jeden i mówi: Heniek, uciekaj, bo to wariat. On za nami też gonił z siekierą. Ja nie odzywałem się nic. To było pod koniec roboty. Poszliśmy się do szatni myć. Podchodzi następny. Heniek, tam jest dziura w płocie. My tam uciekamy na piwo. Uciekaj tamtędy, bo on stoi z tą siekierą za bramą i czeka na ciebie. Co byście wtedy zrobili? Moi kochani, gdyby tu weszli bandyci za 5 minut, przykładowo mówię, i powiedzieliby: kto adwentystą, zabijamy go, a kto nie może wyjść, ile z nas by zostało tutaj wiernych? Każdy niech odpowie sobie w sumieniu przed Panem Bogiem. Tak. Wierność Bogu to nie wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa, prawda? Dobrobyt, wolność, swoboda, ale wierność Bogu kiedy się pokazuje? Kiedy jest niebezpieczeństwo, nieszczęście, kiedy śmierć w oczy zagląda. Tak. I wiecie co? I ten, co mi kazał przez dziurę w płocie uciekać, nie odzywałem się nic do niego. Modliłem się tylko: Panie Boże, Ty mnie zachowałeś teraz, to ja wierzę, że nie będę jak pies, kot po dziurach przez płoty chodził, prawda? Ale chcę iść prosto, a Ty mnie dalej kieruj. I tak było. I tak było. I ja wychodzę, to była taka brama wielka na samochody i taka mała na osoby. I otwieram, patrzę na lewo, nikogo nie widziałem. Na prawo nikogo nie widziałem. Poszedłem do domu, modliłem się, przespałem, przychodzę rano, bo ten kierownik tej firmy powiedział mi: może pan sobotę odrabiać w ten sposób, że pan przyjdzie o godzinę wcześniej do pracy. Ja tak przychodziłem, żeby w tygodniu tą sobotę jakoś sobie odrobić, prawda?
To był 76 rok. No i przychodzę o godzinę wcześniej, kuję literki, kończę tą moją pracę. No i tak było, przez okno widać, on już idzie, ten, co mnie chciał wczoraj zabić. I co byście wtedy robili? I ja znowu, Panie Jezu, nie wiem, co będzie. Daję się w Twoje ręce. I on drzwi otworzył i mówi do mnie, cześć Heniek. No to ja cześć. I mówi do chłopaków, co tam siedzieli, tak. Niech ktoś go tu ruszy, będzie miał ze mną do czynienia. Tak powiedział. A oni mówią, co? A kto chciał go wczoraj siekierą zabić? My czy ty? I on na mnie pokazuje, to jest taki kolega fajny. Zostawcie go w spokoju. Pan Bóg jak szybko może zmienić sytuację? Jak szybko? Za rok? Za tydzień? Za parę godzin może? Za godzinę może zmienić sytuację? Za minutę nawet? Jeśli zechce, jak taka potrzeba będzie? Tak. I wiecie co? Potem miałem przeniesienie służbowe do innej firmy. Tak Pan Bóg dał. I załatwiałem pewne formalności w tej firmie, prawda? I przyniosłem jako prezent książkę Śladami Jezusa temu kierownikowi firmy, tej sekretarce i brygadziście. I w drugi dzień też przyszedłem tam coś jeszcze załatwiać i ten brygadzista mówi tak, Heniek, wiesz co, muszę ci coś powiedzieć. Tą książkę, co ty mi dałeś, wczoraj wcześniej spać nie poszedłem, aż przeczytałem. Tak. I mówił mi tak, on chodził w Gdańsku do naszego zboru, do kościoła naszego na ulicę Jaśkowa Dolina. To chyba jeden brat z Gdańska czy z Gdyni jest, tak? Ty kiwasz głową, że jest, to twój mąż, prawda? Cieszę się, tak. Tam jest teraz nowy kościół, wielki, wtedy był taki malutki jeszcze. On tam chodził, ten brygadzista. O, jesteś, cieszę się. Tak. On tam chodził i wszystko mu się u nas podobało. I chciał się ochrzcić. Ale mówił tak, poznał dziewczynę, katoliczkę i ona mu dała ultimatum. Powiedziała mu, Władek, albo ja, albo twój przyszły kościół, kogo wybierasz? I on wybrał ją. I przy mnie się przyznał, żałuję tego. I powiedział tak, on się bał o sobotę walczyć. I powiedział mi, ja tu głowę nastawiałem, bo wierny chciałem być na śmierć życie, a on się bał. A ja mówię mu, Władek, będę się modlił za ciebie. Ja już odchodzę. Żywy odchodzę. Nie bój się, Pan Bóg ci dopomoże. Nie wiem, czy potem się przyłączył, czy nie, bo nie wiem, jak było dalej, prawda? Były dawne czasy. Ale jest taki wniosek z tego, że Panu Bogu wiernym trzeba być w ilu procentach? W 100%. Jak często? Zawsze. W każdej sytuacji. W każdy dzień. Tak, kochani moi, tak. Można żyć bez grzeszenia. Można. Tak. Kiedyś do naszego zboru tam przyszedł jeden pan, bo u nas jest 5 zborów w Ostrawie. Do jednego z tych zborów tam przyszedł jeden pan na nabożeństwo modlitewne w tygodniu. I zaczął nas uczyć, że musimy grzeszyć aż do przyjścia Pańskiego. Pomyślałem sobie, co to za jakiś fałszywy nauczyciel. A wszyscy znali go tam, wiecie, bo on tak chodził raz do tego zboru, do tego. I nawet mówiliśmy sobie po imieniu. I ja mówię, jak ty możesz tak mówić? A on mówi, no bo mamy grzeszną naturę. To musimy grzeszyć, aż do przyjścia. Ja mówię, nie musimy grzeszyć. Przepraszam. I wiecie, co powiedziałem mu? No to przeczytamy, co pisze w Słowie Bożym. Przeczytamy, co pisze w Słowie Bożym. Otwórzmy pierwszy list apostoła Jana, rozdział 3. Pierwszy list apostoła świętego Jana, rozdział 3. I czytamy od wiersza 6. Każdy, kto w nim mieszka, w Jezusie, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał.
Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest tak, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z kogo jest? Z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży po to się objawił, aby zniweczył dzieła diabelskie. I wiersz 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Dlaczego? Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, bo z Boga się narodził. Czy znamy takich ludzi z Biblii, o których pisze, że nie grzeszyli? Znamy czy nie? Kiwasz głową, że znamy. Cieszę się bardzo. Tak jest. Otwórzmy księgę Ioba. Tak. O Enochu pisze, że Enoch z kim chodził? Z Bogiem. Jak długo? Całe życie. Miał 365 lat, Pan Bóg zabrał do nieba, bo podobał się Bogu. Chodził z Bogiem, to znaczy żył bez grzeszenia, mając grzeszne ciało. Księga Ioba, rozdział 1. I od wiersza 1 pisze tak. Był mąż w ziemi Uz, imieniem Job. A mąż ten był jaki? Nienaganny. Jaki jeszcze? Prawy. Jaki jeszcze? Stroniący od czego? Od złego. Można takim być, czy nie można? No można. Jeśli mieszka we mnie Jezus, to nie grzeszy, mając grzeszne ciało, oczywiście. A kiedy przestanie mieć grzeszne ciało? Przy przyjściu Pana Jezusa, prawda? Co apostoł Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, w liście do Koryntian, że to, co śmiertelne, przyobleczy co? Nieśmiertelny. To, co skazitelne, przyobleczy się w nieskazitelność. Tak, kochani moi. Ale na razie mamy jeszcze grzeszne ciało. I diabeł śpi czy nie śpi? Jak myślimy? Jak siostra kochana myśli? Diabeł śpi czy nie śpi? Nie śpi, tak. Czuwa zawsze nad kim najwięcej? Nad nami. Żeby skusić, jeśli się da, i jakich ludzi? Jakich ludzi? I wybranych. Dobrze mówię. Znasz Słowo Boże, cieszę się. Tak, kochani, tak. Jeśli się da, to znaczy, że nie musimy się dać skusić. Nie musimy, tak. Znamy tą sytuację z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 39 rozdziału. Józef był w Egipcie, syn Jakuba, prawda? Młody chłopak, piękny chłopak, urodziwy, jak to się mówi. No i kto go kusił do zgrzeszenia? Żona Potyfara, żona jego pana Józefa, prawda? Kiedy go nie było w domu i tam pisze, jak często go namawiała. No raz w miesiącu, raz do roku, jak często? Każdy dzień go namawiała. Coś strasznego. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie gdzieś w jakimś domu, w jakimś bloku może, przychodzi do was sąsiadka i żony nie ma, bo wyjechała gdzieś tam, czy w szpitalu, czy gdzieś, a ona przychodzi każdy dzień. Śpi pan ze mną w łóżku, śpi pan ze mną w łóżku. No co byście zrobili wtedy? Co Józef zrobił wtedy? Jak na to zareagował? Tam pisze, jakbym mógł zgrzeszyć przeciwko komu? Bogu mojemu, tak. Ty jesteś żoną mego Pana. Wszystko mi to wolno, oprócz ciebie, prawda? Tak. No i co go spotkało Józefa za to? Pamiętamy, więzień, prawda? Dlatego, że Potyfar wierzył Józefowi, a nie swojej żonie. To tylko więzień go spotkał, a nie kara śmierci. Tak, kochani moi. Można żyć bez grzeszenia. Można. No i co dalej z tym Ijobem było? Diabeł powiedział Panu Bogu, no Panie Boże, Ty Ijoba chronisz, błogosławisz go, dlatego on Ci taki wierny jest i nie grzeszy, tak? Nie chce się posłuchać szatana. I co dalej Pan Bóg mówi w wierszu 8? Rzekł Pan do szatana. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na tej ziemi. Mąż to jaki jest? Nienaganny jaki jeszcze? Prawy jaki jeszcze? Bogobojny jaki jeszcze? Stroniący od złego. Kto to mówi?
Pan Bóg Święty to mówi, tak? To nie to, to że żona Ioba to powiedziała, czy sąsiedzi to powiedzieli. To Pan Bóg powiedział, Pan Bóg się myli, czy nie? Nigdy się nie myli Pan Bóg. Są ludzie, którzy uważają się za nieumylnych. To są słudzy diabelscy. Każdy człowiek się myli. Tylko Pan Bóg się nie myli. Tak. No i moi mili, i co Ioba spotkało za tą wierność Panu Bogu? Pamiętamy to. Diabeł mu zabił sługi, służebnice, zwierzęta mu pozabijał. Wymordował wszystkich, co się dało, prawda? Kogo zostawił diabeł jemu? Żonę zostawił. Dlaczego? Takie powiedzonko jest w Polsce i w Czechach. Gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. Nie zawsze to jest aktualne, proszę nie obrazić się, prawda? Ale czasami to jest aktualne. No i wtedy żona do Ioba mówi tak. Rzekła do niego żona, drugi rozdział, wiersz tam 9. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożysz Bogu i umrzyj. No popatrzcie, jaką głupią radę dała mężowi swemu. Zamiast się cieszyć i podpierać go duchowo, że jest wierny Panu Bogu, to ona mówi, złożyć Bogu i umrzyj. Jaki pożytek z tego? Po to diabeł zostawił ją. Tak? I moi mili, ale co jeszcze pisze o tym Jobie w wierszu 22 w pierwszym rozdziale. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic czego? Niestosownego przeciwko Panu Bogu swemu. To jest piękne. Wiecie co? Jak to w życiu pierwszy raz przeczytałem, to powiedziałem, Panie Boże, ja chcę być taki sam. Tak. Żeby Ci być wierny na śmierć i życie w każdej sytuacji. Pan Bóg mnie uratował od śmierci w Gdańsku, w Wrzeszczu, na ulicy Marchlewskiego to było, w zakładzie kamieniarskim, w zakładzie pomnikarskim. W 76 roku. Ale może powiecie, no dobrze, dobrze, diabeł nie śpi. Może są innego rodzaju pokusy. Są? Są czy nie są? Są. I wiecie co? Kiedyś w Polsce miałem swoją firmę kamieniarską w mieście Głogówek. To jest między Prudnikiem a Kędzierzynem. Tam kupiłem sobie dom, postawiłem nową firmę, prawda? Ale w międzyczasie też pomagałem jednemu kamieniarzowi, innemu z innej tam miejscowości. Na pile pracowałem, taka piła diamentowa, dużo, taka wielka. Przecinałem tam jemu skałki takie, prawda? Pomagałem też. No i przyszedł do tego majstra kolega jego, taką małą płytkę marmurową przyniósł, cienką taką może na 2-3 centymetry, żeby to przeciąć na pół. No to ten szef tej firmy pokazuje na mnie, że ja to uczynię. I co przynosi kolega do kolegi, jak oczekuje jakąś usługę, żeby mu wykonać? Co przynosi? Puli zawódcy przynosi, prawda? No i ten przyniósł i temu szefowi mówi, daj tutaj 3 kieliszki, bo nas tam 3 było. A ten szef pokazuje na mnie, mówi, nie, nie, dam ci 2 kieliszki, bo ja nie piję. Podchodzi do mnie ten kolega szefa i mówi, co ty nie pijesz? Co ty zakamieniasz, że ty nie pijesz? A ja mówię, niech pan mi nie leje, bo ja nie piję alkoholu, ani kapeczki. Co tam, dawaj 3 kieliszki. No i ten przyniósł, bo to był warsztat pod domem, przyniósł 3 kieliszki i leje. I co byście w tej chwili robili? Uśmiechał się, co byś robił w tej chwili? Proszę cię bardzo. Kapelmistrzu dobry. Co byś robił w tej chwili? Ja się modliłem w tej chwili. Jak on rozlewał do tych kieliszków, to ja się modliłem. Panie Jezu, ja się tego nie chcę napić. Cokolwiek mnie spotka, za to nie wiem. Nawet gdyby mnie śmierć spotkała, ja się nie chcę napić. Dlatego, że Duch Święty przypomniał mi, wiecie kogo? Sedracha, Mesacha i Abednego. Tak, znamy tą sytuację w Babilonie na polu Dura. Za czasów Nabuchodonozora. No i moi mili, i on nalał. Ja pomyślałem sobie, tak jak wezmę do ręki, to chyba nie zgrzeszę.
Bo na pole Dura przyszli ci trzej mężowie Boży, czy nie przyszli? Przyszli, tym nie zgrzeszyli. Ale kiedy by oni zgrzeszyli? Kiedy by się pokłonili posągowi jak Bogu, prawda? To by zgrzeszyli. Woleli raczej być spaleni, a nie zgrzeszyć. Ja się tak modliłem. Panie Boże, nie wiem, co mnie spotka za to, ale ja tego nie napiję się. I on ponalewał, porozdawał i co robią? Stukają do kieliszków i co mówią? Na zdrowie, a ja powiedziałem to na chorobę, bo alkohol jeszcze nikogo nie wyleczył. Alkohol zawsze zabija, czy tyle, zawsze najpierw co zabija? Komórki mózgowe, nerwowe w mózgu, a potem dalsze organy człowieka. Tak. No i oni się uśmiechnęli z tego, otworzyli usta i leją, a ja tak, i poleciało. Na ścianę warsztatu. Poleciało. I ten, co mi nalał, takie oczy zrobił. Jak stare polskie 5 złotych było takie duże. Jak sowa, takie oczy. I mówi, takiego jeszcze nie widziałem, co wódkę za kołnierz wylewa. A ja mówię, to pan zobaczył? A ja panu powiedziałem, niech pan mi nie leje, bo ja chcę być wierny mojemu Panu Bogu. I wiecie, co wtedy ten szef powiedział? Heniek, obraziłeś mego kolegę. A ja mówię, może i obraziłem, ale mego Pana Boga nie obraziłem, bo ja mu ślubowałem. Przed chrztem ochrzciłem się, miałem 17 lat w rzece Nysa, w mieście Nysa. Nie będę pił, palił to i tamto robił. Ja tego nie robiłem, no ale to tak jeszcze było takie potwierdzenie przed chrztem. I ja mówię, i chcę być wierny Panu Bogu na śmierć i życie. Kochać Go z całego serca, jak jeszcze? Z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej. Pan Bóg zawsze nam dopomoże. Jak Pan Bóg dopuścił do ukamienowania Szczepana, nie wyratował go od śmierci kamienowania, to wyobraźmy sobie, kto się w niebie spotka? Szczepan z kim? Z apostołem Pawłem, prawda? I wtedy Szczepan powie, Panie Jezu, tego bandytę tu dałeś, co pilnował szat bandytów, co mnie kamienowali, to był szef tej bandy. I wtedy Pan Jezus co powie Szczepanowi? Spokojniutko, Szczepanku kochany, pokażę ci życiorys apostoła Pawła po twojej śmierci. I wtedy co Paweł powie, co Szczepan powie? O Panie Boże, dzięki ci, dobrze, że tak było. Tak. Więc moi mili, zawsze miejmy na uwadze to. Wierność Panu Bogu w 100%. W ilu sytuacjach? W każdej sytuacji. Jak często? Raz w sobotę, w tygodniu, tak? No bo tak pasuje, tak? Zawsze, kochani, tak? Podałem tylko dwa przykłady. Jak mnie grożono śmiercią, żyję dalej dzięki Panu Bogu, tak? I ja modlę się za was, kochani moi, w niebie będę was szukał. Tak. I ludzie się mnie pytają na cmentarzu, a jak pan będzie nas szukał? W kolejce będziemy stali? Nie. Zapytam się mego anioła, bo każdy swojego ma, prawda? Zgadzacie się z tym? Każdy ma swego anioła, jak mu na to pozwolimy. I w niebie zapytam się, mój aniołku kochany, jesteś ten, co mi tu pomagał, chronił? Tak. Gdzie jest ten brat, ta siostra, ten brat? Gdzie jest Adam Ples? Tak jest, bo pamiętam go z dobrych czasów. Z Nysy jeszcze był naszym kaznodzieją. Tak. Gdzie jest ten brat, ta siostra? Tak. Spytam się. A może on powie, o stoją przy drzewie żywota. Wszyscy członkowie zboru z Wisły, chodźcie tu do mnie. To będzie spotkanie. Tak, kochani moi. Dlatego, co pisze w Słowie Bożym? W objawieniu świętego Jana. Że idą za barankiem jak daleko? Jak długo? Dokądkolwiek on idzie, tak. I ci dopiero są wybrani, święci i ci doskonali. Ci są, tak. Więc można w grzesznym ciele mieć Pana Jezusa.
mieć moc Bożą do przezwyciężenia. No ale powiem wam może jeszcze jedno doświadczenie mogę, bo mi tu obiecał zastępca starszego zboru, że mogę przyciągnąć, bo trochę mi czasu zabrano też. I moi mili, uczyłem się zawodu kamieniarskiego w mieście Opole. Znacie Opole, miasto z dawnych czasów, tam był amfiteatr, śpiewali piosenki różne. Uczyłem się kamieniarstwa u bardzo dobrego mistrza kamieniarskiego, adwentysty, brata Wrzesińskiego. W Gdańsku też znali go. I dojeżdżałem z Nysy do Opola, 50 kilometrów. Dawniej to były takie ciuchcie, wiecie, nie jak dzisiaj są pociągi ekspresowe. Półtorej godziny się jechało. I co dobry adwentysta, wierny Panu Bogu, robi w ciągu półtorej godziny jazdy, każdy dzień. Co ma robić? No czytać Słowo Boże, prawda? Lekcje szkoły sobotnie czytać, czytać Ducha Proroctwa, misjonować w międzyczasie można. Trzeba się o to modlić, a Pan Bóg da okazję ku temu. No i ja tak czytam, czytam, podchodzi do mnie jeden chłopak, mniej więcej w moich latach, wtedy miałem ile? 17, 18, 19 lat. I mówi mi, co ty czytasz? Ja miałem tą Biblię staropolską, wiecie, tu ma czerwone obwódki, gdańska Biblia XVII wieku. No i ja mówię, Pismo Święte czytam. Tak? Ja takiego szukam. Tak? On jest ewangelikiem. Pyta się, kim ja jestem. Ja jestem adwentystą. Ja takiego szukam. Dojeżdżam z Łambienowic do Opola i chcę, mieszkanie szukam. Chcę takiego właśnie mieć na mieszkaniu, żeby taniej było. Wiecie, żeby taniej płacić, nie to dwóch, to taniej będzie. Ja mówię, dobrze, ale ja nie piję, nie palę. On też nie robi tego. I zamieszkaliśmy razem. I w tygodniu dojeżdżaliśmy raz w tygodniu do domu, prawda? A przez tydzień się mieszkało tam. Ja chodziłem do szkoły, chodziłem na praktykę do tego brata. Miałem sobotę wolną. I pewnego razu po południu, po praktyce, ktoś zapukał do drzwi. I ja otwieram i patrzę, taka pani wymalowana, wybiżuteriowana, wyfryzowana, dekolt taki, mini taka. Wiecie co? Przestraszyłem się. Miałem wtedy może 18-19 lat. Pomyślałem sobie, no jaki diabeł ją tu posłał? Ja nie zapraszałem. I ona tak, widzisz, ja taki przestraszony. Mówi, czy jest Stanisław? Ja mówię, no nie ma. Bo ja się z nim umówiłam. No a czy mogę poczekać? Jak się umówiła, no to niech pani poczeka, nie? Pomyślałem sobie, jak on mógł się umawiać z taką osobą, nie? A jest ewangelikiem, czyta Słowo Boże razem ze mną. Byłem zdziwiony. No i no co byście z nią robili wtedy? Ja się modlę, Panie Jezu, pomóż mi jakoś ewangelizować ją. No i ja miałem przygotowaną kolację, wiecie. I ja mówię tak, proszę Pani, mogę Panią poczęstować? Dzisiaj byłem też poczęstowany tam wyżej, na herbatkę. Bardzo dobrzy ludzie, brat i siostra. I moi mili. I mówię, mogę Panią poczęstować, ale ja tylko jem to, co Biblia nakazuje, a nie jem to, co Biblia zakazuje. Czy może Pani się poczęstować? Dobrze, wszystko jem też to, co Pan. No i zjedliśmy kolację, a przed jedzeniem mówię, ja mam pewien zwyczaj. Przed jedzeniem. A jaki Pan zwyczaj ma? Pomodlić się, podziękować za pokarmy. No dobrze, podziękowałem, zjedliśmy. Minęło może z pół godziny. Rozmawiamy, ona się mnie pyta, co ja, jak ja pracuję, czego się uczę, nie? I tak dalej. Ja to mówię jej. Minęła godzina może. Ja mówię, wie Pani co, godzina około 7 wieczór, Stanisława jeszcze nie ma, no nie wiem, umówiliście się. Czego wtedy nie było? Nie było komórek, prawda? No więc nie było jak się domówić z tym Stanisławem, dlaczego go jeszcze nie ma. No i co byście dalej robili? A ona się mnie pyta, a mogę jeszcze poczekać?
Ja mówię, no dobrze, no może Panie poczekać. I modlę się w myślach, Panie Boże, pomóż mi jeszcze ją więcej zewangelizować. No bo co robić? No i mówię tak, wie Pani co? Mam taką lekcję szkoły sobotniej. Taki podręcznik do studiowania Biblii. Każdy dzień to sobie czytam. I dzisiaj jest taki temat. I czy może Pani ze mną przestudiować ten temat? Zgadnijcie, zgodziła się czy nie? Zgodziła się, tak. Dobrze, no i ja mówię, wie Pani co? W tej lekcji piszą pytania, a odpowiedzi w Biblii. Czy Pani zna Biblię? No nie znam. No to ja będę szukał w Biblii, a Pani będzie pytać się według tej lekcji. I tak przestudiowaliśmy, może minęło z pół godziny i ona się mnie znowu pyta. A mogę jeszcze poczekać? Ja mówię, sobie myślę, Panie Boże, co ona sobie myśli, nie? Stanisława jeszcze nie ma. No bo ja się z nim umówiłam, wie Pan, mogę poczekać. No dobrze, niech Pani poczeka. I co byście dalej robili? Ja zaś modlę się w myślach moich, to były sekundy. Panie Boże, proszę Cię, co jeszcze robić? Jaki temat rozwinąć? I Duch Święty powiedział, zapytaj ją o przykazania Boże. Ucieszyłem się z tego. O, to dobrze. No i ja mówię, proszę Pani, zna Pani przykazania Boże? Znam. A może Pani powiedzieć mi? Mogę, to niech Pani powie. A ona mówi, nie zabijaj i nie kradnij. A ja mówię, tyle Pani tylko zna? Tyle znam tylko. Ja mówię, no to za mało Pani zna. Przykazań jest 10. A czy Pani wie, gdzie one piszą? No w katechizmie. A ja mówię, w katechizmie są przykazania niepełne. W Biblii są pełne. W katechizmie są trochę sfałszowane. Jak sfałszowane? Ja mówię, drugie jest wyrzucone. Jakie jest przykazanie drugie w Biblii? Jakie drugie? Nie czyń sobie podobizny. Tych rzeczy, co są na niebie, na ziemi, pod ziemią i nie będziesz kłaniał się tym. Ja widzę, Panie, tego w katechizmie nie ma. No a jest 10, ona mówi. Tak, ale dzięki czemu? Dzięki temu, że 10 Kościół katolicki podzielił na pół i dlatego mają w katechizmie 10. Ale brakuje drugiego przykazania. Ja mówię, i jeszcze wprowadzili zmianę pewną. Nie ma czwartego przykazania biblijnego. A czwarte jakie jest? Pytam się jej. A ona mówi, nie bierz imię Boga na darmo. Mówi, nie, to jest trzecie przykazanie, proszę. To nie jest czwarte. Ona ciekawa, jakie czwarte. Ja mówię, pamiętaj, żeby święcił dzień sobotni, jak ci przykazał Pan Bóg twój. 6 dni będziesz robił, wykonał wszelką pracę twoją, ale dzień 7 jest sobota Pana Boga twego. Nie będziesz robił ani ty, ani syn, ani córka, ani sługa, ani służebnica, ani nawet zwierzę twoje, a i nawet gość, co u ciebie mieszka, prawda? Po 6 dniach Pan Bóg stworzył ziemię, morze, wszystko, co w niej jest, a w 7 co takiego? Odpoczął, poświęcił i pobłogosławił. Ja jej to mówię, aha, no to ja tego nie znam. No to proszę Pani, to ja będę czytał dalej. Kochani moi, gdzie piszą przykazania Boże? Proszę. Druga Mojżeszowa, jaki rozdział? 20, gdzie jeszcze? Piąta Mojżeszowa, jaki rozdział? 5 rozdział. W Starym Testamencie. A w Nowym gdzie piszą? W Ewangeliach i w listach apostolskich. Tak. Pan Jezus powiedział do bogatego młodzieńca, zachowuj przykazania Boże, jak chcesz być zbawionym. A on się pyta, jakie przykazania? Dlaczego Żyd pytał się Żyda, jakie przykazania? Dlatego, że każdy Żyd od małego dziecka wiedział, że przykazań jest dużo różnych zakonów, praw, prawda? Przykazania Boże. 10 to były podstawowe przykazania. Potem były jakie? Ceremonialne, świątynne, kapłańskie. Przykazania były ziemi, mężowe, wojenne, higieniczne, różne, prawda? I wtedy Pan Jezus mu wyrywkowo powiedział o 10 przykazaniach. Tak? I jeszcze apostoł Paweł też pisze w swoich listach, także wszystkie 10 się doszukamy w Nowym Testamencie też. No i
Ja jej zacząłem czytać i doszedłem do przykazania siódmego. Jakie jest przykazanie siódme? Nie będziesz cudzołożył. Wiecie, co ona wtedy zrobiła? Tak popatrzyła na mnie. No wie pan co? Ja już sobie pójdę. Ja już sobie pójdę. A ja mówię, proszę pani, to niech pani idzie szybko. Niech pani idzie. I ona wyszła, zamknąłem na dwa zamki, żeby diabeł ją z powrotem nie przeprowadził. I patrzę, Stanisława nie ma. Było chyba z 2,5 godziny rozmowy mojej ze mną. I Stanisława nie ma. Obudziłem się rano i go nie ma. Poszedłem na praktykę. Przychodzę pod wieczór. Patrzę, Stanisław jest. Ja mówię, Staszek, tu była pani jedna do ciebie wczoraj. Umówiliście się i cię nie było. 2,5 godziny czekaliśmy. A wiecie, co on powiedział? Ha, ha, ha! Ja mówię, co? Ty się jeszcze śmiejesz z tego? Albo ja ją na ciebie posłałem specjalnie. Tak zareagował. Tak. Albo on mówi, albo ja Biblię czytam i on chciał mnie tak spróbować, jak ja tą Biblię czytam, jak według niej żyję, albo nie, kochani moi. Tak. Pytam się was, moi kochani bracia i siostry, czy była okazja do grzeszenia, czy nie było? Była. Były drzwi zamknięte, nikt nie widział, nikogo nie było, prawda? Ale kto widział? Pan Bóg Święty. Ile rzeczy widzi? Wszystko widzi, tak? I wszystko słyszy. I Pan Bóg zna nasze co? Myśli nasze zna, tak jest? Wszystko zna. Ja dziękuję, że Pan Bóg jest taki wspaniały, taki najmądrzejszy i najlepszy, tak? Bo pisze, że w niebie nie będzie nic nieczystego. Tak? Wszystkie nasze złe rzeczy, zły charakter musimy tu zostawić, z pomocą Bożą pokonać. Tak? I tak jak jest napisano o tym Ijobie, a w tym wszystkim Ijob nie zgrzeszył. A tyle cierpienia przeżył, prawda? I nie zgrzeszył. Pan Jezus w Getsemanie cierpiał więcej niż na krzyżu Golgoty. Tak? I nie zgrzeszył, i nie poddał się. Przyjdzie niedzielny dekret. I co będzie potem, kochanie moi? Tak. I wiecie co? Modlę się, Panie Boże, daj, żeby ta wojna bandycka na tej Ukrainie się skończyła. Ty to zakończ swoim sposobem. Bo tam giną niewinni ludzie. Bo tam dzieło Twoje jest bombardowane i niszczone przez bandytów, Panie. Tak. Panie, skończ tą wojnę. Na chwałę Bożą. Dzisiaj w samochodzie rozmawialiśmy właśnie. Ja mówię, według 13 rozdziału Księgi Objawienia, kto będzie światem rządził do przyjścia Chrystusa? Kto? Ameryka w połączeniu z kim? Z Watykanem. A nie Rosja, a nie Chiny, a nie muzułmani. Tak, tak. I Rosja przegra tą wojnę. Przegrał Napoleon, przegrał Hitler i Rosja też przegra. Tak. Bo takie są proroctwa. Tak. Moi mili, dziękuję, że trochę przeciągnąłem, ale dziękuję za wysłuchanie. Niech Pan Bóg Święty błogosławi was. Niech wam da siły duchowej i cielesnej. Niech wam da moc Ducha Świętego, żebyście byli odporni na wszystkie pokusy, jakie tylko diabeł przeciwko wam wymyślił, a wymyślał będzie cały czas, aż do przyjścia Pańskiego. Niech Bóg Święty błogosławi was. Amen.